Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem wam pokazać, jak w łatwy i przede wszystkim tani sposób zrobić komuś prezent ze swojej rodzinki. Ostatnio podjąłem współpracę z firmą AliExpress, z pewnością znacie tą firmę, gdzie można zamówić sobie różne ciekawe rzeczy z Chin, bądź też z magazynów, które mają w Europie, wtedyż przesyłka jest szybsza. Z racji tego, że zbliża się czarny piątek, AliExpress przygotowało dla mnie i dla was specjalny kod, który nazywa się Farel i wam tutaj się w tym momencie wyświetla. Jeżeli użyjecie mojego kodu przy zakupie przedmiotu za minimum $5, otrzymacie $4 rabatu, czyli tak naprawdę zapłacicie za niego $1. Jest to naprawdę mega fajna okazja, z której grzech byłoby nie skorzystać. W łatwy sposób możecie zrobić sobie, bądź też komuś prezent na święta, a jak dobrze wiecie, zawsze jakieś małe rzeczy bardzo cieszą. Ja już swoich zakupów dokonałem, zamówiłem 3 przedmioty tematycznie do gry Brawl Stars, czyli koszulki z Brawl Stars, figurki z Brawl Stars oraz maskotki z Brawl Stars, tylko że maskotki jeszcze nie dotarły, ale jak od razu dotrą, to pokażę wam na jakimś odcinku, jak one wyglądają i jaka jest ich jakość. Oczywiście wszystkie linki do maskotek i do zakupów, które ja zrobiłem, macie w opisie, więc możecie sobie śmiało wbić i sprawdzić, co zamówiłem. Pierwszą rzeczą, którą kupiłem za $8, jest koszulka z gry Brawl Stars z Leonem. Otwórzmy, zobaczmy, jak wygląda. Koszulka mniej więcej wygląda w ten sposób. Materiałowo super to wygląda. Powiem wam, że na druk naprawdę jest spoko. Wielki przede wszystkim. Równo naprasowany. Jak na produkt, który kosztował mnie tak naprawdę $4, no to wam powiem, że naprawdę rewelacja. Więc jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiej koszulki, no to link macie oczywiście w opisie. Teraz sprawdźmy kolejną paczkę i co my tutaj mamy? Figureczki z Brawl Stars. Specjalnie zamawiałem figurki, które na zdjęciach troszeczkę się różniły od postaci z gry Brawl Stars, więc może się troszeczkę pośmiejemy. Pierwsza figurka, co to jest? Pierwsza figurka jest to Tara, że jest bardzo słabo wykonana, ale jest solidna jest, jest solidna. Tutaj coś się zgięło. No ale tak wygląda pierwsza figurka, okej. Drugą figurką jest, moi kochani, Rico z pistoletem, ale trochę kolory im się chyba pomyliły, albo był kiedyś może taki Rico. Kapelusz się ściąga? Nie ściąga. Okej, w skali od 1 do 10 mocne 3. Kolejną figurką jest Colt, który od razu się no rozpadł. Rozpadł się ten kolcik, ale można go skleić. No kolorystycznie też podobny. No tutaj już daję szósteczkę. To ja nie wiem, co to jest. To ma być Penny, jak to jest przecież facet czy facetka? Włosów nie ma pomalowanych. No do Penny bardzo słabo podobne. A tu co my mamy, moi drodzy? Chudy El Primo wygląda jak bonus BGC na redukcji. 2 na 10. Kolejną figurką jest, moi kochani, Bull, który ma pistolet od Colta. Tutaj mi się wydaje, że te figurki są stworzone bez praw autorskich, dlatego troszeczkę jej pomodyfikowali, więc no słabo to wygląda. A tutaj, moi kochani, miłe zaskoczenie, zobaczcie. Spike, który wygląda bardzo fajnie, i Poco, który jest spoko i ma fajną gitarkę, którą nie wiem, w jaki sposób się przyczepia. No ale tutaj już daje mocne 7 na 10. No i ostatnia figurka, moi kochani, Frank, który też jest na redukcji, widzę. Patrzcie, młot nawet ma wyciągany, gumowy. No tutaj już bardziej podobny do prawdziwego Franka, 7 na 10. Niestety pluszaki w kształcie Spike'a oraz Kruka do mnie jeszcze nie dotarły. Jeżeli dotrą, to pokażę wam na jakimś odcinku. Specjalnie zamówiłem fajne pluszaki i specjalnie zamówiłem słabe figurki, żeby sobie je mniej więcej porównać, jak one wyglądają, no ale niestety się nie udało. Ale moi kochani, jeżeli jesteście zainteresowani tymi pluszakami oraz tymi figurkami, link oczywiście macie w opisie. Mam nadzieję, że użyjecie mojego kodu, jest naprawdę mega fajna oferta. Szkoda by było z niej nie skorzystać. Wydając $5, odzyskujecie 4 i tak naprawdę płacicie tylko $1 za rzecz, która jest warta $5. Więc moi kochani, bierzcie się do roboty, link w opisie, a ja teraz zapraszam do oglądania. A w dzisiejszym sklepie, moi kochani, mamy do kupienia przekozacki skin do Leona. Spójrzcie na to, Sally Leon przebranie. Leon w przecudownej żółtej bluzie w kształcie kaczuszki. Koniecznie muszę go kupić. Do tego kupimy nową ofertę, która się pojawiła w sklepie. Nazywa się oferta na Cyber Tydzień, gdzie mamy w zestawie za 13,99 30 gemów, 500 golda i 2 razy mega skrzynkę. Więc na początku kupmy ten zestaw. Zapłacono, a wy, moi kochani, zostawcie obowiązkowo łapeczkę w górę, żeby coś z tej oferty wypadło. Zawsze jak są jakieś oferty w przecenach, to tak naprawdę z nich nic nie wypada. Więc mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Klejnoty, 500 golda i uwaga, otwieramy megaboxy. Let's go! Wow, 3 bonusy, 570 golda, ticket, podwajacz żetonów i klejnot. No okej, kolejny megabox i uwaga! 2 bonusy, 400 golda, 3 tikety.
i podwajacz żetonów. Tak jak myślałem, bardzo słabo. Otwórzmy sobie jeszcze dwa Brawl Boxy, może z nich wypadną jakieś gemy. No niestety nie wypada żaden gem. I tutaj 5 gemów. No okej, czy uda nam się dozbierać do 80 gemów? Otwórzmy kilka skrzyneczek. Podwajacz żetonów, 5 gemów. Na razie idzie dobrze. Daj jeszcze gemy, daj jeszcze gemy. Daj jeszcze gemę tego skina. Ajajaj, nie, teraz nie chcę dać. Bilety. Pewnie teraz będę otwierał 20 skrzynek, żeby jakikolwiek gem wypadł. Powiem wam tak, to jest chyba ustawione specjalnie, żeby mi teraz gemy nie wypadły. Podejrzewam, żaden gem do końca 60 skrzynek nie wypadnie, więc... No nic, no nic, Supercell, kocham cię za to. Niech to będzie oferta za 5 dyszek. Kupujemy. Okej, gemy doładowane i kupujemy nowy skin do Leona. Proszę Państwa, kolejny skin do Leona pojawi się w mojej szafce, jest to Sally Leon, jest przecudowny. Sprawdźmy teraz, jak wygląda moja szafka. Mamy Leona zwykłego, Sally Leona z Bro and Friends, Halloweenowego Leona, Wilkołaka Leona oraz Rekin Leona. Więc zagrajmy sobie nowiuśkim Leonem. Okej, moi drodzy, zagrajmy sobie teraz gierkę Leonem i o nie, to jest ta mapa, na której dominują Bulle i Shelly. Albo Daryle, no dobra, mam nadzieję, że nam się uda. Czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczcie, jak on... Jaka przecudowna animacja stylu. On jeszcze rzuca jajkami. Kaczuszka rzucająca wydmuszkami, które pękają i wypadają z nich jajka. No, każdy fan Leona musi mieć ten skin. Obowiązkowo, bo jest naprawdę przecudowny. No, śliczny jest po prostu. Żółty taki skin, kurde, ból. Oj, 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 oj. Dobra, Bibi. Dostała, dostała, dostała. Ja się steamuję z tobą, Bibi, tylko daj ulta nabić. Daj ulta byku nabić, dobra, nie da nabić ulta. Tam była Shelly, która chyba ode mnie przyjęła lekko, czy nie? Połowa dopiero ultimate ataku, to nie jest dużo, to nie jest dużo. Trzeba zachować bezpieczną odległość. 4 zadymiarzy w grze, ej, dobrze poszło. Już się powybijali. Dobra, ja tymi jajkami tam rzucam ostro w te siano. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nikogo nie będzie. Nie ma. Okej, rzućmy tu sobie. O, jest Shelly! Znikam! Jajeczko za mną wypadło, widzieliście to? Dobra, stanę tutaj. Oni nie wiedzą, że tutaj jestem, więc sztosik. No to... O, oj, oj, oj. Kroję to, kroję to. Zabijam ją, zabijam ją. Zabiłem. Pięknie, wielkie starcie. Biorę cuby i uciekam. Wow, ale to wyczekałem. Idealnie ten ból podjechał tą Shelly. Czy ta Shelly bula, jakoś tak to było. Sprawdźmy krzaki. Gdzie jest jakiś oponent? Halo, oponent! Chyba ta Bibi została, co myślicie? Tak! To jest ta Bibi. I wygrałem! Tak jest, moi kochani! Dzięki temu zwycięstwu wbijamy 15 tysięcy puszek! Pięknie! Sprawdźmy. O, jeszcze impreza na podwajanie żetonów jest. Cudownie. Tak jest, moi kochani, 15 tysięcy puszek na koncie Farela. GG w komentarzu poproszę. Au! Zagrajmy sobie jeszcze jeden meczyk w trybie duo z randomem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Chciałbym, żeby dobrało mi do pary Tika. Okej, Bu. Bu też nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że ma star power fajny, mordo, ale jakieś lagi widzę ten Buma. Ojej, jeszcze w ścianę strzela. No, killer Renzo, coś takiego się nazywa. Shelly Bull w teamie. No to ładnie. To ładnie się zapowiada. Gierka. Oni mają już po 3 cuby, tak? To pięknie. Po prostu pięknie. Będą chcieli nas zamknąć, więc musimy uciekać. Dobra, sprawdźmy tutaj krzaki. Tam jest jakiś Frank i Shelly. Co tam się w ogóle dzieje? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Dobra, dobra. Cofnijmy się teraz niżej. Jestem ciekaw, jak ten gościu gra tym Bu. Czy jest po prostu... bocikiem, czy w miarę dobrze mu idzie. Po co on się pcha w te krzaki? Nie idziemy tam, byku, na pewno. Nie masz power cubesów. Nawet tam się nie wciskaj. Dobra. On nie ma na tego star powera. Co za osioł. To jak mamy, byku, wygrać, jak ty nie masz star powera? Dzięki któremu więcej w krzakach widzisz. Widzisz. Dynamite jeszcze. Ojeju. Na ulcie. Dobra, weź te cuby. Tak jest, mordo. Weź te cuby. Chociaż tyle. Nic, nic. Mam problem. Mam mega problem. 10 sekund do końca. Znaczy, aż się zrespi wariat. Tu jest bomba. Dynamajka. Tu jest też ból gdzieś w krzakach. Tak, jest ból. Okej, dostałem miną. I to kozacko dostałem. Cofam się od razu.
Teraz sprawdźmy te krzaki. Teraz sprawdźmy te krzaki. Ja tutaj na chwilę obecną zostaję, bo nie ma sensu się pchać. Dobra, Bulgo dojechał na 9. To ładnie. O, znikam! Znikam, uciekam! Uciekam! Elo, 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 byku! Elo, elo, elo! A! Zabiłem ją! Wielkie starcie! Wielkie starcie, co tu się dzieje? Hajo, halo, halo! Nie! 13 ból! Dobra, on się zrespił i co zrobi? No nic nie zrobi. On niestety już nic nie zrobi, ale i tak, moi kochani, drugie miejsce, jak na taki składzik, moim zdaniem, spoko, więc zostawcie łapeczkę w górę. I to było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, czy kupiliście też skina do Leona, jak wam się on podoba w skali od 1 do 10, albo odpowiedzcie w ankietce, którą macie tu przypiętą, który według z was skin do Leona jest najlepszy. Ja wam dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się za dymiarze, cześć!